Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was moi drodzy w kolejnym pogadankowym materiale. Przez jakiś czas tych pogadankowych materiałów będzie całkiem sporo, będą się one tylko przeplatać głównie z recenzjami nowych okrętów premium, także będziemy sobie gadać o tym, co się w World dzieje. I tak, dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, jak dosyć łatwo i dosyć szybko zostać lotowym graczem, i odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, ale tutaj jeszcze też takie krótkie uzasadnienie, bo jak wiadomo są ludzie, którzy grają dla wyników, żeby być coraz lepszymi, coraz więcej bitew wygrywać, coraz większy damage zadawać, coraz więcej okrętów zatapiać i oni mówią, że to jest dla nich zabawa, przy czym ja się do tej grupy zaliczam, też właśnie lubię wygrywać efektownie, i efektywnie grać, a no, tłumaczenie typu, że ja wchodzę do gry, żeby pograć, to no, raczej do mnie nie trafia. Tam, gdzie gramy z innym człowiekiem, zawsze w jakimś, na jakimś tam poziomie pojawia się współzawodnictwo, no i każdy chce być lepszy od kogoś innego. Także, no nie wiem, to jest może kwestia psychiki, może indywidualnego podejścia. Ja lubię grać po to, żeby wygrywać, a nie po to, żeby grać. Także y, używałem takiego przykładu, że, y, nie wiem, bierzemy udział w meczu piłki nożnej i biegamy 90 minut, nie dotykamy piłki, przegrywamy 5 do 0. No i świetna zabawa, nie? Zajebiście ogólnie. No ale to już jest dyskusja na inny temat. To do tego sobie jeszcze wrócimy w kolejnym być może materiale. I dzisiaj omówimy sobie moi drodzy jak dosyć no może nie szybko, ale na pewno efektywnie pompować sobie statystyki, jeżeli chodzi o stronę Wolf Numbers. Jeszcze jedna taka strona, o jedyneczka. To jest kolejna taka strona. No i mamy wszystkie informacje, także będziemy sobie to omawiać później. Ale głównie będę się skupiał na stronie VOFS Numbers, bo one najczęściej używana były jeszcze inne tego typu strony, tak jak na przykład właśnie ta. No i sobie zobaczymy tutaj, jak to można bardzo łatwo zrobić. Otóż, jak najprościej pompować sobie statystyki. Załóżmy, że interesuje nas niszczyciel. Wybaczcie, że ta jedynka się tu cały czas pokazuje, ale mam zbindowane to na myszce. Namówienie: Wybieramy sobie okręt, który nas interesuje i tier, który nas interesuje. Powiedzmy, weźmy sobie na przykład, no nie wiem, krążownik tieru ósmego. Wpiszmy sobie na przykład, nie wiem, no atago na przykład. I to, co nas interesuje, znajduje się w tej tutaj tabeli. To jest, moi drodzy, tabela przedstawiająca średnie wyniki dla wszystkich graczy na serwerze. Tutaj możemy sobie przełączyć na 50% najlepszych graczy, 25%, 10% itd., itd. Ale nas interesuje ten wskaźnik dla całej populacji graczy. I tak, bierzemy sobie tutaj przycisk bitwy. I on nam tutaj sortuje te okręty po ilości rozegranych bitew, od najmniejszej lub od największej. I co widzimy tutaj? Admirał Hipper jest najczęściej granym krążownikiem ósmy, ósmego tieru. Jest to dosyć stary okręt, nie tak stary co prawda jak Mogami. Czy... no tutaj na ósemce był akurat u Amerykanów zmiany, więc... Admiral Hipper jest najczęściej granym krążownikiem na tierze 8. I teraz tak, widzicie, średnia zwycięstw na tym okręcie to jest nawet nie 50%, nawet nie jeden frak na bitwę. Średni damage jest już nawet zielony i to jest 35700. To jest no, no wynik powiedziałbym no bardzo średni, no ale to jest średnia, także przypominamy. I jeżeli chcecie pompować sobie statystyki na krążownikach, no to wybieracie sobie naj, najlepiej taki, na którym się w miarę dobrze czujecie, bo to nie jest tak, że wybierzecie sobie jakikolwiek okręt, zrobicie na nim nic i chcecie na nim być światowi, to, to tak nie działa, to aż nie ma aż tak prosto. Ale robiąc wyniki lepsze od średnich, o co wydaje mi się, że nie jest trudno. Bo na przykład ja mam sobie taki okręcik jak Atago, czy yy, gdzieś jest? Prinz Eugen, jest tutaj, 1,5 miliona bitew, ale tego ma więcej, 5 milionów. Tutaj mamy średni damage 36 tysięcy na bitwę i to jest już damage zielony. PR-ki tutaj co prawda nie mamy, bo ona jest przypisana do konkretnych graczy, ale średnie doświadczenie, no nie, no tutaj akurat ok. Także jeżeli chcielibyście sobie podpompować statystyki na okrętach tieru 8, na krążownikach i grałoby wam się jako tako rozsądnie, powiedzmy byśmy, byście robili te 70-80 tysięcy na hiperze, jednego fraga na bitwę, no winrate już akurat nie jest tutaj kluczowym czynnikiem, ale osiągając takie wyniki na hiperze będziecie turbo, turbo fioletowi wręcz i tutaj wam zaraz pokażę odniesienie do tego. Atago, ja gram na Atago, Hipera sobie w porcie nie zostawiałem, także weźmy sobie Atago, widzicie tutaj 49,3, także midrate jeszcze niższy niż na Hiperze, okręt też dosyć stary, bitew rozegrane 5,5 miliona, 36 tysięcy damage'u, no niewiele więcej. I teraz spójrzmy sobie na moje Atago. Tutaj widzicie, że ostatnio idzie niezwykle sensownie, ale nie o tym mowa, tutaj patrzymy sobie na Atago. Spójrzcie, 25 bitew, WRK 44%, ale średnio zniszczonych niemalże jeden okręt na bitwę, tam 0,96% i średni damage 84000. To mi daje PRK 3140. Także grając głównie na Atago mogę sobie ten PR napompować bardzo wysoko na krążownikach. I to się dotyczy każdego innego okrętu, każdej innej klasy. Jeżeli chcemy na przykład sobie na Pancerniku napompować no to też weźmy tier 8. Wpisujemy dowolny okręt, byleby to był pancernik tieru 8, bo interesuje nas wyświetlenie sobie tutaj właśnie tej tabeli. Mamy tutaj ilość bitew i interesuje nas wskaźnik od największej ilości. Tutaj Bismarck jest równie popularny co Tirpitz. Widzicie, że różnica nie jest duża w tej skali, bo to jest 2 miliony, tutaj 15, tu 14 niecałe. Także no, wyniki już są nieco wyższe niż na krążowniku, no, ale też nie jest to porywające. Spójrzcie, że na Bismarku, żeby zrobić średni damage 51 tysięcy, no, to jest ile? No, dosłownie kilka minut, kilka salw i jest zrobione. I średnio fragów no ponad pół fraga na bitwę, także no, już trochę lepiej niż na krążowniku. Ale widzicie, że nie jest to dużo. Też 51 tysięcy to nie jest kosmiczny wynik. Na Tirpicu jest jeszcze gorzej: 46 tysięcy, bo Tirpic jest bardzo popularnym okrętem premium, bardzo starym okrętem premium. Także jest na nim dużo bitew rozegrane i widzicie, jakie są średnie wyniki. Przy czym, nie ja na Tirpicu też jestem cienki, bo też go kupiłem wcześniej, jeszcze wtedy grać nie umiałem. Ale y, można na nim też robiąc no, 100 tysięcy, to już jesteśmy turbofioletem na tym okręcie. Także można to tak podpompować. Bismarck u mnie już trochę sprawuje się lepiej, zerknijmy sobie. Na mojego Bismarcka. No, spójrzcie. No, może nie jest to aż turbo fiolet, ale 76 tysięcy średni Damage, 65 bitach, 70% wygranych na nich. I PRK200. Także no. Dosyć znacząco jest to odbiegające od średniej serwera, i widzicie, że jest to już fioletowe. Także yy, oczywiście nie da się tak zrobić, że wchodzicie, strzelacie cztery salwy, jesteście torpedowani, idziecie do portu, bo jednak trzeba swoje zagrać, trzeba przebić średnie wyniki. Wtedy możecie sobie pozwolić na to, że te wyniki będą wyglądały fajnie. Zerknijmy sobie na przykład na niszczyciele jeszcze. Tutaj chyba nie ma konkurencji jeżeli chodzi o niszczyciele, Shimakaze 10,5 miliona bitew, średni damage 5700, 49 wrki, no, różnica w ilości bitew kolosalna jeżeli chodzi o drugie i kolejne miejsca, tu mamy 10, tu 5, tu 2 Także jest, wystarczy zagrać sobie na shimce, wsadzić, no ile to jest 45 tysięcy, Dwie torpedy? 3? No 3 torpedy to już będzie turbo fiolet, także, no a jeszcze jak lepiej jak wygramy to już w ogóle Także yy, spójrzmy sobie jeszcze na moje Shimakaze, jak to wygląda tutaj na tle tej średniej. Równo 300 bitew, no demycznie jest jakiś kolosalnie wyższy, no ale już prawie 70 tysięcy, i daje nam to PRK 2100. Także jeżeli chcecie sobie podpompować statystyki, zrobić z siebie fioleta. No, Fakt, faktem nie będzie to też tak proste, że wybierzecie okręt, na którym jest dużo bitew, nie zrobicie nic i samo się wygra. Czy tam PR-ka będzie szła do góry? Także pamiętajcie o tym, że trzeba jednak coś sensownego ugrać na tym okręcie, żeby ta PRK swoje zrobiła. Głównie chodzi tu o damage. Także yy, na przykład błyskawice, jeszcze zerknijmy sobie. no błyskawice mam statystyki takie sobie średnie. Spójrzcie, no 216 bitew to jest no, całkiem sporo. 60% wygranych bitew, średni damage, no nie jest duży, jest dopiero taki, widzicie, błękitny, nie jest fioletowy, ale PRK już jest 2500, także no, można pompować. Błyskawica, weźmy jeszcze w statystyki, zobaczmy jak jest z ilością bitew na niszczycielach tych tierów. Błyskawica jest też dosyć okrętem starym, jeżeli chodzi o premki, jak z bitwami to wygląda? Błyskawica ma 2,5 miliona, a Katsuki ma 2 miliony, 5 milionów 800 tysięcy prawie. Średni damage 26 tysięcy na dedeku Błyskawica 24. No to jak ja robię ile tam ja robiłem? Bo nie pamiętam. 300 bitew to tutaj jest błyskawica. Nie, kazę błyskawica. Ja robię 44. No to no też niedużo. Też nie dużo, ale nigdy nie uważam, że na jest jestem dobrym graczem, ale można to podpompować w bardzo łatwy sposób. Widzicie Minotaur tutaj. Minotaur jest w zasadzie moim okrętnym koronnym, ale on też nie jest jakiś mocno stary, jeżeli chodzi o istnienie w grze, ale gramy się na nim po prostu bardzo dobrze. No i ten wynik, jak widzicie, nie jest aż tak bardzo fioletowy przy 100 tysiącach damage'u, czyli więcej niż niektórzy mają na pancernika 10 tieru, ale jest jako tako. To wygląda. Zobaczmy sobie Minotaura jeszcze. Yy, stare premki bardzo dobrze się spisują w tej roli. No i oczywiście najstarsze okręty w grze. Ilość bitew, jak tu wygląda. Yy, no, Minotaur też dosyć wysoko. 5200 miliona. Hindenburg 7900. Czyli widzicie, mój Minotaur ma ponad 100, a tutaj średnia już jest fioletowa przy 63. Także można to zrobić. Hindenburg 72 000. WR488. Także no nie wygląda to dobrze, ale 70 tysięcy na stukać to już trzeba trochę postrzelać. Także na każdej klasie musicie znaleźć sobie odpowiedni tier, który Was interesuje, odpowiedni do tego okręt, czyli krążownik, pancernik i takie inne rzeczy. Może nie patrzmy na ogólne statystyki, bo tutaj działy się różne rzeczy, ale spójrzmy sobie na wczorajszy dzień na przykład szczegóły. Talin, to, Talin akurat jest jednym z najnowszych okrętów, ale jakoś tam się udało nastukać tyle. nam. spójrzcie, ledwo nawet nie 100 tysięcy zrobione. Dwa fragi i pięć samolotów zestrzelonych. PRK 3450, także kosmiczna. A tago, spójrzcie, tutaj nastrzelałem 150 tysięcy, przegrałem bitwę, nie zrobiłem fraga, nie zestrzeliłem samolotu. 4700, także okręt z dużą ilością bitew. Shimakaze, tak jak wam wspomniałem. Wsadziłem tutaj te 3-4 torpetki, Zatopiłem dwa okręty PRK 2400. Także tak można pompować statystyki. Przy czym też wymaga to jakiegoś tam pojęcia o tym, co się robi, bo bitwa musi być ponad to, co nam prezentuje średnia serwerowa. Każdy, każdy tier, każdy okręt możecie sobie sprawdzić. Oczywiście nie każdy okręt się z tego tieru nada. Na przykład, jak patrzyłem na szóstkach, żeby coś tam popróbować, na szóstce mamy Nowy Meksyk chyba. Ależ internet pędzi. No akurat pancerników na tym tierze jest mało, ale Nowy Meksyk tutaj też króluje. Prawie 11 milionów w średni damie 39 tysięcy, także wystarczy zrobić no jakieś 50 parę, a jak już pykniemy fraga, no to jesteśmy turbo fioletem na Nowym Meksyku. Ale okręt no nie jest prosty do gry, więc ja bym sobie zrezygnował, wziąłbym sobie na przykład Fuzo, Bajerna. Czy nawet Dunkierka 2,5 miliona bitew, tu już można sobie fajnie pograć. Także widzicie, że im okręt nowszy, tym te statystyki wyższe, bo mniej osób go ma na początku i gra nim lepiej. Ale potem, jak dorwą się do niego, no gracze, którzy tych średnich nie przekraczają, no to średnia wychodzi taka właśnie, jak tutaj nam się prezentuje o tym, czy dobrze jest być fioletem, czy lepiej być pomidorem, czy lepiej grać dla zabawy, czy lepiej grać dla wygranych, będziemy sobie omawiać to w kolejnym materiale. Jeżeli oczywiście chcecie taki materiał, to dajcie znać w komentarzach. Także ma się tutaj informacje, jak zrobić z siebie fioleta w dosyć prosty sposób. Można to zrobić bez wydawania pieniędzy, wystarczy znaleźć sobie drzewkowe okręty z jak największą ilością bitew na danym tierze i w danej klasie, no i po prostu zagrać na nim powyżej przeciętny i wtedy będziecie już coraz bliżej tego fioleta, będziecie mogli wchodzić sobie na Facebooka, na forum, a pisać ludziom, a ty to się gówno znasz, czerwony jesteś, jak pomidor a jestem fioletem, to ja wiem. Także będzie można robić takie rzeczy, przy czym broń Boże, absolutnie tu nie dyskryminuję fioletów, kolor nie bierze się z znikąd, także robienie wyników ponad przeciętnych też wymaga umiejętności i wielki szacunek dla ludzi, którzy potrafią zrobić fioletowe wyniki na czymkolwiek. Także to z mojej strony w tym materiale tyle. Macie wskazówki, możecie poprawić swoje wyniki w grze w dosyć prosty sposób. Są okręty, które się nadają do tego bardzo dobrze, są okręty, które się do tego nie nadają w ogóle. Także z mojej strony to jest wszystko do usłyszenia i na razie.